Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej rezolucji Rady Miasta Grudziądza w sprawie utworzenia Kolegium Medicum w Grudziądzu. I dostaliśmy wszyscy posłowie tą informację, Państwo pewnie też ją znacie. No i ja zainteresowałam się tym, jaka jest szansa, jaka jest możliwość utworzenia tego Kolegium Medicum. Zwróciłam się z prośbą o jakąś opinię do władz UMK i przybyłam kilka rozmów i cóż, no okazało się, że rezolucja ta inicjatywa została podjęta zupełnie z pominięciem zdania, opinii organów kolegialnych UMK. Czyli w ogóle się nikt nawet nie zadzwonił, nie pytał, czy jest jakakolwiek szansa. Bo gdyby się zadzwoniono, gdyby ktoś się pofatygował skonsultować, porozmawiać z panem rektorem, to by dostał taką informację, że jest to po prostu niemożliwe. Niemożliwe jest z kilku powodów. Pierwsze to jest to, że uniwersytet nie może mieć w swojej strukturze dwóch kolegiów medicum. I jedno kolegium medicum już ma. Jak Państwo wiecie, jest w Sejmie projekt obywatelski uchwały o tym, żeby odłączyć kolegium medicum w Bydgoszczy, żeby tam utworzyć osobną uczelnię medyczną. Jest to projekt Platformy Obywatelskiej, posłów z Bydgoszczy i nie ukrywam, że ja biorę udział w Sejmie, bardzo mi zależy na tym, żeby zapobiec tego typu inicjatywie. I Uniwersytet Mikołaja Kopernika jednoznacznie nie zgadza się na odłączenie Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Czyli nie zgadza się wszystkie opinie wszystkich gremiów w kraju, opinia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki również jest negatywna co do tego projektu bydgoskiego. W związku z tym Kolegium Medicum w ramach UMK jest. Drugiego być po prostu nie może. To jest jeden powód. Następny powód to jest taki, że władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ostatnich latach, to wczoraj na inauguracji roku akademickiego pan rektor wyraźnie zaznaczył, od kilku lat starali się, żeby zasypać dziurę finansową, która na uniwersytecie powstała kilka lat temu. No i tak się złożyło, że wychodzą na prostą. Oni nie mogą przyjąć następnej instytucji, która jest bardzo, bardzo mocno zadłużona. To jest po prostu niemożliwe. Można by było rozmawiać, żeby jakiś oddział zamiejscowy powstał tutaj w Grudziądzu, ale tylko pod tym warunkiem, jeżeli szpital pozbędzie się długów. To jest, taką otrzymałam informację. Szanowni Państwo, władze UMK mają świadomość, że Grudziądzki Szpital jest bardzo dobrze wyposażony. Że to jest jednostka, jedna z większych jednostek, chyba nie wiem, czy nie największa w województwie. Mają świadomość potencjału tego szpitala, ale nie w tym momencie, kiedy szpital ma takie mocne długi. I to jest jednoznaczna odpowiedź pana rektora i władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jak Państwo wiecie, UMK już współpracowało z miastem Grudziądzem. Były tutaj wydziały, kierunki, może nie wydziały, kierunki. Natomiast, nie wspominają tej współpracy dobrze. My jako opozycja, jako Polska Razem Zjednoczona Prawica, no, oceniamy sam fakt powstania takiej rezolucji no, jako projekt w zasadzie nieodpowiedzialny, no bo z jednej strony to, co powiedziała pani poseł Iwona Michałek,
takich rozmów, zanim się podejmie rezolucję, powinno się przeprowadzić przede wszystkim rozmowy z władzami uniwersytetu, a takich rozmów nie było. W związku z czym no, samo już wyjście z taką rezolucją jest dziwne działanie dla nas. Ale co ważniejsze, w samej rezolucji tutaj powołuje się na bardzo dobrą współpracę UMK z Grudziądzem, tak? Że współpraca UMK z Grudziądzem ma już swoją wieloletnią tradycję. No i faktycznie ma swoją wieloletnią tradycję, bo to jest aż od 1997 roku, kiedy zostały podpisane pierwsze porozumienia. Faktem dopiero po 9 latach, bo w 2008 roku zaczęły one być realizowane. Tutaj powstały faktycznie wtedy dopiero pierwsze kierunki filii zamiejscowej UMK, natomiast ostatnie lata, no czyli lata 2013-15, no to był okres, kiedy faktycznie UMK i Grudziądz zaczęły ze sobą się ścierać w pewien sposób. No, powodów było kilka, bo z jednej strony zrzucano to na problemy z rekrutacją, że komu jest za mało chętnych, no i faktycznie chętnych nie było. Natomiast no, Pytanie, czy to jest wina faktycznie samych studentów, że nie chcieli tu studiować, czy to jest wina warunków, które miasto tworzy dla studentów. No bo jeżeli miasto nie daje warunków dla ludzi, którzy chcą tutaj zostać, chcą się tutaj kształcić i później kontynuować swoją karierę zawodową, ścieżkę życiową, no to nie ma się co dziwić, że ci młodzi ludzie wolą studiować w Toruniu, w Bydgoszczy, w Trójmieście, czy nawet czasami wyjeżdżają za granicę. Natomiast co do tej wieloletniej tradycji, no ona była trudna, zwłaszcza w ostatnim roku. No jeżeli myślę, że pamiętacie Państwo doskonale, jak były swego rodzaju przepychanki pomiędzy prezydentem, który udawał, że nie wiedział, co się dzieje, a pomiędzy rektorem, no, który dosyć jasno przedstawiał sytuację ze strony finansowej uniwersytetu, że nie jest w stanie udźwignąć samodzielnie prowadzenia filii. Miasto przygotowało umowę, no ta umowa była po prostu w taki sposób skonstruowana, że uniwersytet nie był w stanie jej po prostu przyjąć. I to, co pani poseł jeszcze powiedziała, samo zadłużenie szpitala jest jednym z najważniejszych czynników, dla którego w ogóle nie możemy tutaj mieć pola do rozmowy. Jeżeli uniwersytet miałby zająć się naszym szpitalem, w sensie organizacyjnym, no to musiałby zająć się także i długiem, a tego w stanie zrobić nie jest. No ja przypomnę, że parę miesięcy temu dyrektor Nowak, kiedy ponownie objął stanowisko dyrektora szpitala, obiecywał, że w przeciągu paru miesięcy ustabilizuje sytuację szpitala, że szpital będzie na zero, a prawdopodobnie nawet zacznie przynosić zyski. No, minęło te parę miesięcy, my dzisiaj mówimy, sprawdzam, sytuacja szpitala, z tego co my wiemy, jest nadal na dużym minusie, strata za ten rok, no, nie wiemy jaka jest, być może na Radzie Społecznej Szpitala w końcu takie pytanie zostanie zadane i konkretna kwota padnie, no, natomiast ze względów finansowych nie będziemy w stanie, uniwersytet nie jest zainteresowany po prostu współpracą z naszym miastem. Stworzono takie warunki nie do przyjęcia. Żadna władza nie da od siebie pieniędzy, nie będzie utrzymywała budynku, nie będzie utrzymywała swoich doktorów, profesorów do nauczania. A pan prezydent stworzył takie warunki, żeby pokazać, że coś robi dla miasta, nie robiąc nic, żeby zmusić uczelnię do odejścia z Grudziądza. Chodziło tam nie o duże pieniądze, w końcu, żeby wyjść z tego z jakąś tam twarzą. Zaproponowano niedużą kwotę pieniędzy, co nie było to możliwością do utrzymania tej uczelni. W taki sposób zmuszono odejście i likwidację tej uczelni z Grudziądza. Jesteśmy trochę zdziwieni, bo miasto jakby rozpaczliwie szuka kogoś, kto weźmie na siebie ten dług. Najpierw miasto, jak Państwo wiecie, szukało w ten sposób, że powiedzieli, że własność, że szpital jest własnością wojewody, a tak naprawdę no to państwa. Wiecie Państwo, jaki był wynik procesu, który się odbył. Jednoznacznie powiedziano, szpital jest wasz, prezydencie Grudziądza. W tej chwili, kiedy okazało się, że właśnie kto jest, tutaj już nie ma wyjścia, tak, to później szuka się innego kozła ofiarnego, czyli tak naprawdę Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest naprawdę, Szanowni Państwo, jedną z najlepszych uczelni w Polsce. W tej chwili ten uniwersytet cały czas rośnie w siłę i we wszystkich rankingach, które się pokazują w tej chwili, pokazują,
to jest uniwersytetem, który pnie się coraz wyżej. Pnie się coraz wyżej, dlatego że jest uniwersytetem szeroko profilowym i że ma również w swoich zasobach Kolegium Medicum Bydgoskie. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że uniwersytet zrobił ogromny wysiłek finansowy, żeby dofinansować kliniki bydgoskie. Pewnie mieszkańcy Grudziądza również jeżdżą pewnie do szpitala Jurasza, do klinicznego szpitala Jurasza. W tej chwili uniwersytet będzie mocno rozbudowywał klinikę następną, czyli szpital Biziela. Nie jest możliwe, żeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika wziął sobie na plecy wielki dług szpitala grudziąckiego. Z pełnym szacunkiem dla osób, które tam pracują, z pełnym szacunkiem dla wszystkich, którzy mają dobrą wolę, chcą pomóc szpitalowi. Nie tędy droga. Naprawdę nie tędy droga. I my bardzo, bardzo prosimy, zwracamy się do władz miasta Grudziądza, żeby realistycznie podeszli do sytuacji i żeby tak naprawdę przedstawili. Bo ja nie wiem, jaka jest droga wyjścia z tego okropnego zadłużenia. Ja ani nie widziałam żadnej konferencji prasowej, żadnych informacji władz miasta, które by rzeczywiście realnie przedstawiły problem. Oprócz tego, że pan Nowak powiedział kilka miesięcy temu, że będzie szpital na plusie. Tylko tyle. Żadnych realnych kroków ja nie widzę. Kto daje pieniądze na utrzymanie szpitala? No właśnie pytam kto. W związku z tym, że ponieważ miasto to robi, miasto wydaje tą, uchwala, Rada Miasta uchwala tą dziwną rezolucję, tak? Czyli uznaje, że szpital jest chyba ich, no bo skoro chcą, no bo czy skoro... Jest ich, ponieważ w Grudziądzu jest uzgadnia. Co uzgadnia? Pożyczek. No, w kilku transzach mają. No, szanowni Państwo, jednoznaczna jest sprawa. Szpital jest miasta i miasto musi tą sprawę rozwiązać. I jeżeli pan prezydent Sikora jeździ, to znaczy, że przyznaje się, że jest właścicielem szpitala. No, taka jest prawda. Sprawa jest taka, no, do Naczelnego Sądu Administracyjnego padło zapytanie, kto powinien powołać Radę Społeczną Szpitala. I odpowiedź padła, że miasto Grudziądz. Z tym, że miasto Grudziądz, organ, tak naprawdę Radę Społeczną Szpitala może powołać tylko organ założycielski szpitala. Czyli innymi słowy, Najwyższy Sąd Administracyjny odpowiedział na pytanie, kto jest organem założycielskim. No skoro dowiedzieliśmy się, że Grudziądz, miasto Grudziądz jest organem założycielskim, to automatycznie powinno powołać Radę Społeczną Szpitala i automatycznie odpowiada za tą jednostkę. I to jest wszystko. To jest wszystko, jasne. Pan Marek Sikora próbuje przekazać kłamliwe informacje, bo nastroje wśród radnych Platformy nie są najlepsze i wszyscy doskonale o tym wiedzą, boją się, że po prostu może coś się wydarzyć takiego, że morale spadną i część radnych Platformy przestanie ufać panu Sikorze, co już się to dzieje i widać to po prostu w całym mieście, ludzie o tym mówią i mówią sami radni Platformy i dlatego Marek Sikora wydaje takie kłamliwe informacje.